jasna strona mocy w kontestacji. Witajcie po jasnej stronie mocy w kontestacji najlepszym radiu na świecie. Dzisiaj wita Was Krzysiek Burzyński oraz moja żona Ania Burzyńska, której nie będzie słychać, ale będzie nagrywać tę audycję ze sobą, albo może inaczej, ze sobą to może źle powiedziane, przy sobie, ale też nie przy sobie, przy moim komputerze, albo w moim komputerze mam gościa. A tym gościem jest człowiek, o którym można poczytać w Biblii. Ale o tym to powiemy może trochę później. Naszym gościem jest Piotr Freza. Cześć Piotr. Witaj, witam wszystkich serdecznie. Słuchaj, ponieważ słuchacze nie znają ciebie, jakbyś tak miał w kilku słowach, w jednym zdaniu określić, kim właściwie jesteś, to co byś powiedział? Jestem człowiekiem, który stara się naśladować Jezusa Chrystusa. Jestem muzykiem. Moją wielką pasją są motocykle. I w związku z tym aktualnie jestem prezydentem chrześcijańskiego klubu motocyklowego Boanerges. No właśnie, to bardzo ciekawe. Motocykle, prezydent, muzyk i obok tego jeszcze Jezus. Jak ty to wszystko sklejasz? To pasuje do siebie? Jak najbardziej. Okazuje się, że wiele z tych pasji już gdzieś od dawna było moim marzeniem od dzieciństwa, ale jakby próba realizowania ich we własny sposób była właśnie taka trudna i mało satysfakcjonująca. Ale kiedy już gdzieś tam przestałem klecić to wszystko po swojemu i stwierdziłem, że przyjdę do głównego konstruktora i tego, który stworzył człowieka i poproszę go, żeby on kierował moim życiem, to wtedy okazało się, że te wszystkie drogi bardzo fajnie zaczęły się przeplatać i te rzeczy w taki harmonijny sposób się uzupełniają myślę, że jest spoko. Mhm. A powiedz w takim razie, może jeszcze o tym porozmawiamy, a zacznijmy tak od może rzeczy, które już były wcześniej, przeszłych rzeczy. Powiedz mi, kiedy w ogóle, albo czym się pierwszym zainteresowałeś? Muzyką, motocyklami? Może to było razem? Kiedy to było? Tak się składa, że mam starszych braci, i to aż 6. Sporo. I do tego jedną siostrę. No i moi bracia słuchali w latach 70., odkąd pamiętam, bo wcześniej mnie nie było na świecie. Słuchali fajnej muzy różnej i jeździli motocyklami. Więc te rzeczy jakby w naturalny sposób gdzieś tam rodzinnie też zaczęły mnie interesować. Siostra też jeździła? Nie, jako pasażerka, to tak. Okej, kontynuuj. Za to jest bardzo, że tak powiem, jej wielką pasją jest sport, czym też zajmuje się do dzisiaj, jest trenerką. No, ale wracając do tych rzeczy, o których wspomniałem, to można powiedzieć, że pierwszą taką próbą realizowania mojej pasji właśnie była muzyka interesowałem się w ogóle gitarą, samą w sobie. Mhm. Miałem marzenie, żeby mieć gitarę. W latach 70., 80. nie było to dość proste, szczególnie jeśli nie posiadało się odpowiednich zasobów finansowych. Mhm. Więc pierwszą moją gitarę zbudowałem sobie z kartonu. O, proszę bardzo. Tak. I wciągnąłem tam jakąś strunę i coś tam się dobrze bawiłem. Tak. Ciekawe, jak to brzmiało. To nie brzmiało wcale, ale sprawiało mi radochę. Rozumiem. Ważne było, że coś w ręku trzymałeś. Dokładnie, dokładnie. Później przyszła fala polskiego rocka, takie kapele jak TSA i tym podobne, których pełno plakatów gdzieś tam było na ścianach mojego pokoju. Gitara ewoluowała już z kartonowej na taką zrobioną z płyty pilśniowej i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłeś się rozwijać. Tak, właśnie, był progres.
Po jakimś czasie mój najstarszy brat, który też grał na gitarze, podarował mi gitarę i mogłem już zacząć coś bardziej z dźwiękami działać. I krótki czas później razem z chłopakami zaczęliśmy próbę naszego pierwszego heavy metalowego zespołu. Wow. Takie różne tam wynalazki. Pamiętasz, jak się nazywał pierwszy zespół twój? O, trudno zapamiętać, bo tyle różnych wersji było. Aha, Five czy coś takiego. A powiedz, udało wam się gdzieś zagrać, nie tylko na próbach? No właśnie, to był nasz problem. Udało nam się zagrać tylko i wyłącznie na próbach, gdyż tak często się kłóciliśmy i zmieniał się ten skład, że nie wyszliśmy poza salę prób. No to wiesz, nieodkryte talenty były tam na pewno. Tak. Okej, okay, i to była muzyka. Tak. Mhm. No muzyka przeniosła się też jakby nie tylko na wykonywanie jej, czy też próby, ale mnie bardzo fascynowała muzyka rockowa, hard rockowa, heavy metalowa. I okazało się, że kiedy poznałem kolegów, którzy mieli podobne preferencje muzyczne, to okazało się, że to nie tylko samo słuchanie, ale cała subkultura, cały styl życia, sposób ubierania się, taki image zewnętrzny, wyjazdy na koncerty i wszelkie tego typu rzeczy. I to mnie bardzo pociągnęło, pochłonęło, mhm. Dlatego, że gdzieś odnalazłem tam to, czego gdzieś wewnątrz szukałem, czyli jakiegoś takiego braterstwa, poczucia siły, jakiejś jedności z innymi fanami muzyki heavy metal. I, no i tak się zaczęły różne przygody właśnie z tym związane i które no niestety progresywnie szły w takim coraz bardziej ekstremalnym kierunku. Mhm. Na początku oczywiście były wyjazdy na koncerty, jakieś właśnie tego typu rzeczy, powiedzmy bardziej muzyczne niż inne. No a właśnie z czasem tam w tej naszej ekipie tak zaczął nam towarzyszyć alkohol, jakieś rozruby, jakieś walki z innymi fanami, tudzież z grupami typu skinheadzi czy coś takiego. Mieliście problemy z policją, czy może milicją wtedy? Dokładnie, właśnie. Nie mieliśmy z policją, tylko z milicją, gdyż jeszcze policji nie było. Zdarzało się, że podczas takiego wyjazdu na metalmanie do Katowic, no, trzeba było gdzieś tam przez jakąś ścieżkę zdrowia przebiec z pałami miłych panów w mundurkach moro. Taki jogging. Gdzieś w jakiejś lodówie miłe rozmowy z panami mieć, ale to była część tego folkloru lat 80. i fajnie się to wspomina ogólnie. No, tyle, że pozostały jakieś taki niedosyt i może rozczarowania, że skoro słuchamy tej samej muzyki, jesteśmy fanami tego samego zespołu, to dlaczego walczymy ze sobą? To było coś, co nie potrafiłem zrozumieć i stwierdziłem, że trzeba dołożyć do tego chyba jakiś kolejny gadżet, którym stał się motocykl. I czy to pomogło odnaleźć jakąś więź lepszą, trwalszą? No, środowisko troszkę się zmieniło, dlatego że z racji tego, że te motocykle, które nas interesowały, to nie były takie ogólnie dostępne, typu MZ-ka, WS-ka czy Java, ale interesowały nas bardziej takie, powiedzmy, w swojej konstrukcji czy stylu podobne do Harley'a, więc raczej jeździliśmy Junakami, M-kami i innymi motocyklami takimi bardziej zabytkowymi, ale to już były fajne 4-suwy, ciężkie motocykle i w ogóle znalezienie wtedy takiego sprzętu nie było aż tak trudne, bo to jednak troszkę inne czasy, ale wyremontowanie go, doprowadzenie do jakiegoś takiego ciekawego stanu technicznego, czy też jak ktoś już był bardziej dojrzały, to wiedział, że warto taki zabytkowy motocykl jakby w oryginale zachować. No, to były rzeczy, które gdzieś tak zaczęły nas też pochłaniać ten czas i energię.
no i zasoby finansowe, jakby nie było. Ale no, można powiedzieć, że tego braterstwa jakoś się tam doświadczało. Wszelkie wspomagacze typu alkohol, czy nawet marihuana, inne rzeczy, to niestety też towarzyszyły jakby w tych grupach. No i nie było to fajne dla nas, ani dla ludzi wokół nas, gdyż no, powodowało to różne ekstremalne zachowania i tak naprawdę wpędzało nas coraz większe kłopoty. A w którym momencie, no właśnie, nadeszła taka chwila, kiedy pomyślałeś, kurczę, coś tu jest nie tak, szukam dalej? No, był taki moment, gdzie przyszły kolejne jakby rozczarowania tego, w czym pokładałem nadzieję. No, na skutek różnych takich dziwnych rzeczy związanych i ze spożywaniem alkoholu i narkotyków dochodziło do różnych takich tragicznych rzeczy. Pamiętam, kiedy jeden kolega zginął gdzieś wrzucony do jeziora przez innego pijanego kolegę, gdzieś jakieś wypadki na motocyklach. Po prostu nasza ekipa zaczęła się wykruszać i to w taki dosyć tragiczny sposób. Widać, że ktoś chce nas zniszczyć i nie był to człowiek. No, ja akurat kilka lat wcześniej spotkałem innego kolegę, który był troszkę inny niż te moje ekipy heavy metalowców i bikerów, ale on miał w sobie coś szczególnego, taki wewnętrzny pokój, zdolność do tak zwanego czynienia dobra, jakkolwiek to miałem. I on też mówił o swojej relacji z Jezusem, że na przykład nie obawia się śmierci, że wie, że będzie usprawiedliwiony przez Boga. No niesamowite takie rzeczy. I gdzieś w tych takich trudnych momentach zacząłem o tym rozmyślać i pewne właśnie też problemy z milicją w tym czasie i tak dalej skłaniały mnie ku temu, żeby szukać jakieś miejsca ucieczki, rozwiązania z tych trudnych sytuacji. Ale aczkolwiek musiało to brzmieć dziwnie dla ciebie chyba to, co ten twój kolega ci opowiadał, bo to taki trochę jakby z innej bajki, nie wiem. Dokładnie z innej bajki. Nawet któregoś razu ten kolega w ogóle mieszkał w Skandynawii i kiedy odwiedził moją rodzinę, któregoś razu przywiózł dla każdego z nas po egzemplarzu Biblii, czym wzbudził moje zdziwienie. Aha. Dlaczego, skąd, co i jak. No, okazało się, że nie był z kościoła rzymskokatolickiego, tak jak my, ale był członkiem jakiegoś protestanckiego kościoła. A Biblię wam dał po polsku, była napisana, rozumiem. Po polsku, ale była to Biblia Tysiąclecia, wydana przez Palotinum. Mm-hmm. Oni mieli w Skandynawii właśnie dostęp do tych materiałów i przywiózł nam właśnie takie wydanie. Mm-hmm. Przeczytałeś w ogóle ją wtedy, czy rzuciłeś w kąt? Próbowałem czytać oczywiście to, co mnie interesowało ze świata heavy metal i interesowała mnie apokalipsa. Tak. I bestii, i te sprawy, ale było to dla mnie zbyt niezrozumiałe, baśniowe, jakieś takie mistyczne i mało przekładające się na życie. Bardziej kojarzyło mi się z religijnością, z czymś takim bardziej zarezerwowane dla jakichś osób duchownych. Nie sądziłem, że to może zmienić moje życie, więc odłożyłem to na półkę z powrotem. I w zasadzie kiedy był ten taki przełomowy moment, gdzie ważyły się albo wóz, albo przewóz, albo gdzieś się zatracę w tym takim rock'n'rollowym stylu życia,
albo nie wiem, zginę, cokolwiek, bo różne rzeczy, że tak powiem, przychodziły i nam na myśl i czasami tym, którzy nas ścigali, bo takie sytuacje też były, stwierdziłem, że może ponownie poszukam odpowiedzi właśnie u Jezusa, może spróbuję go szukać właśnie czytając po raz kolejny ten Nowy Testament. I coś to dało? W zasadzie pomocne było to, że spotkałem się z innymi ludźmi, o których wiedziałem, że też przeżyli coś, co oni nazywają nowonarodzeniem, nawróceniem, jakkolwiek. I pomocne było też to, że kolega, z którym właśnie rozmawiałem o tym, nie był takim grzecznym chłopcem gdzieś tam, nie wiem, z kółka różańcowego, tylko też kiedyś słuchał Black Sabbath, z Zeppelinów i innej fajnej muzy. I pomyślałem sobie, że skoro jego to wzięło, to może i dla mnie tam będzie odpowiedź. Spotkaliśmy się onego krytycznego dnia. Szedłem na spotkanie, gdzie wiedziałem, że będzie się odbywało takie nabożeństwo. Spotkałem właśnie nie tylko tego kolegę, ale jeszcze kilku innych znajomych. Doświadczyłem tam czegoś szczególnego. Tak jakby Bóg osobiście przebywał pomiędzy tymi ludźmi. Nigdy wcześniej tego nie odczuwałem w taki sposób. Wieczorem spotkaliśmy się z tym kolegą. Zaczęliśmy troszkę rozmawiać o moim życiu, o tej całej sytuacji. I on zachęcił mnie, żebym ponownie zajrzał do Biblii, pokazał mi różne miejsca, w których było napisane o tym, jak Bóg na mnie patrzy. Ja oczywiście sądziłem, że Bóg potępia mnie ze względu na to, jak żyję i że w ogóle no, nie mam już u niego tam za bardzo co szukać, dopóki się nie poprawię. No i taką niesamowitą dobrą nowiną było to, że Bóg wcale nie czeka, aż ja się poprawię, tylko czeka, kiedy przyjdę do Niego i zaufam Mu, że to On mnie będzie nie tylko poprawiał, ale leczył różne zranienia, różne rozczarowania, rozwijał to, co powinno być rozwinięte, właśnie między innymi te marzenia, pasje. I miałem przeświadczenie, że Bóg jest w tym, o czym On do mnie mówił. Nawet to bardzo silnie odczuwałem gdzieś w swoim wnętrzu. I wychodząc stamtąd, podjąłem decyzję, że po prostu przestaję dalej klecić to moje życie po swojemu, tylko po prostu oddam je w ręce właśnie Jezusa, który dokładnie wie, co z nim zrobić. Wyznałem mu wszystkie moje winy, grzechy. Poprosiłem, żeby mi to przebaczył i żeby po prostu zmienił moje nastawienie, żeby po prostu to już wyglądało inaczej. Powiem naszym słuchaczom, że słuchają audycji Jasna Strona Mocy w Radiu Kontestacja, gdzie ukazujemy historię ludzi, których życie się zmieniło i którzy motywują innych do jakiegoś ciekawego życia, pokazują, co się zdarzyło. No właśnie, opowiedziałeś właśnie przed chwilą o tym, jak coś zmieniło się w twoim myśleniu po spotkaniu ludzi, którzy wierzyli w Jezusa, po tym jak zobaczyłeś, że tak naprawdę nie chodzi o rzeczywistość, którą widzisz, ale chodzi o to, co jest w tobie, tak? Jak ty do tego podchodzisz? Jak na to zareagowali twoi znajomi? Czy może bałeś im się w ogóle o tym opowiedzieć, co się w tobie zmieniło, czy nie bałeś się? Tak, to było bardzo istotne w tym czasie, dlatego że byłem silnie związany z tą ekipą, z którą no tam powiedzmy sobie rządziliśmy w tym naszym miasteczku. Oczywiście obawiałem się, dlatego że wiedziałem, jak oni zareagują na słowo Jezus, Biblia, nawrócenie, ale większą wartość dla mnie miało to, kim jest Bóg i
i to, że ta przyjaźń z nim, ta relacja się zaczęła i była czymś realnym. Mhm. I mogłem rozmawiać z Bogiem właśnie też o tych trudnych sytuacjach, które jakby mnie oczekiwały ze strony mojej ekipy. I zacząłem rozmawiać z Bogiem o tym, że fajnie by było, gdyby oni też go doświadczyli, gdyby zobaczyli, co jest tak naprawdę warte tego, za czym albo za kim warto w życiu iść. I pamiętam, że przez tydzień właśnie tak modliłem się też o moich kumpli i chyba jakoś tak około po tygodniu jeden z nich, który był bardzo mocno zaangażowany w okultyzm, satanizm, różne takie historie, po którym zupełnie bym się tego nie spodziewał, odwiedził mnie, przyszedł do mnie i powiedział: wiesz, Piotr, ja muszę zmienić coś w swoim życiu. Muszę coś inaczej, bo po prostu będzie bardzo źle ze mną. Może bym tak spróbował z Jezusem? Ciekawe. Wiesz co, w ogóle ciekawe jest to, co mówisz, że po tym koledze byś się tego nie spodziewał, tak? Ja tak patrząc na jakieś moje doświadczenia innych ludzi, nagle się okazuje, że żyjemy w jakimś świecie relacji, w której często nie opowiadamy, co tak naprawdę w nas siedzi. I no, to jest to takie ciekawe, co mówisz, bo to się chyba przydarza wszystkim, którzy coś takiego doświadczyli. No ale kontynuuj dalej. No, ja byłem tym zszokowany, ale wiedziałem, że to jest odpowiedź na moje modlitwy. I ja mu powiedziałem: super, super, że to mówisz, bo ja już właśnie podjąłem krok w kierunku Boga i powiem ci, że Jezus zadziałał niesamowicie w moim życiu, dlatego że kiedy przychodziłem do Niego, to no, byłem w takim stanie, że praktycznie codziennie musiałem coś wypić. Praktycznie po jakimś tygodniu czy dwóch zauważyłem, że już nie muszę tego robić, dlatego że przechodząc po sklepu, gdzie zwykle kupowałem parę browarów, patrzę, że już tam nie zaglądam i się zastanawiałem, dlaczego, co się zmieniło. Okazało się, że już tego nie potrzebuję, że kiedy gdzieś tam pojawiam się w towarzystwie i gdzieś skręt biegnie wokół, to ja po prostu odchodzę stamtąd, bo już mnie to nie rajcuje, nie bierze mnie to, wręcz przeciwnie, wiem, że to prowadziło mnie w złą stronę. Mhm. Tak naprawdę doświadczyłem uwolnienia od nałogów, od wielu złych rzeczy, które mnie po prostu ściągały w dół. I kiedy spotkałem się z tym kolegą, powiedziałem mu, że Jezus jest kimś realnym i że uwolnił mnie od tego całego bagna, w którym siedzieliśmy razem. No, on stwierdził, że skoro Bóg zadziałał w moim życiu, to także może i w nim. I nie wiem, kilka dni później też podjął konkretną decyzję w swoim życiu, że będzie po prostu szedł za Jezusem, że oddaje mu to wszystko, ten cały bagaż. No i był już nas dwóch. To już jest jakaś siła. Byliśmy ekipą, mogliśmy razem wstawiać się w modlitwie za resztę kolegów i następował pewien proces. Ale wspomniałeś o tym, jaka była reakcja, pamiętam, że pytałeś. Mhm. Pozwól, że opowiem ci o spotkaniu z moim takim najlepszym kolegą, który akurat w czasie, gdy to wszystko się, te przemiany działy u mnie, on wtedy był w armii, służył w marynarce. No i akurat pewnego dnia odwiedził mnie, miał z sobą worek taki marynarski, sądząc po dźwiękach, był pełen butelek z piwem. Aha. I przywitał się ze mną serdecznie: cześć Piotr, co tam u ciebie, super, tego, nie? Mam tu trochę browarów do opróżnienia, nie? Powiedziałem do niego, że nie piję. On się oczywiście uśmiał, powiedział, że to dobry dowcip, dawno się tak nie bawił. A kiedy powtórzyłem, że naprawdę nie będę pił, to zaczął kombinować, że chyba jestem chory, jakieś zastrzyki biorę czy coś, że akurat dzisiaj wyjątkowo nie, ale jak powiedziałem, że to z powodu tego, że uwierzyłem Jezusowi i już nie muszę pić, to on powiedział: o, widzę, że kolega jest bardziej chory niż myślałem. Dojrzał chorobę. Tak,
mogli fajnie pogadać o tym, co rzeczywiście się wydarzyło, dlatego że byliśmy najbliższymi kumplami, dużo gadaliśmy ze sobą. Skutek był taki, że po paru tygodniach, kiedy był gdzieś tam sam na tym okręcie, na wodzie, podczas jakiejś wachty, sam po prostu zawołał do Jezusa i powierzył swoje życie Bogu. Słuchaj, to niebezpieczna choroba, też się zaraził. Kiedy wyszedł z armii, dołączył do naszej ekipy. No to słuchaj, to stąd już niedaleko do założenia klubu, co? No, tak. To mniej więcej w tą stronę. Jeszcze parę lat upłynęło, ale dokładnie jakby, tak jak nazwałeś to chcieliśmy, żeby ta choroba przeniosła się też na innych właśnie ludzi z naszego środowiska, tego bajkerskiego. Dlatego, że no po prostu my byliśmy częścią tego środowiska i wiedzieliśmy, że to fajni ludzie, którzy mają w życiu pasję, którzy no, są cenni i też byłoby dobrze, gdyby mogli spotkać się z tym, który tak naprawdę jest w stanie dać tym ludziom szczęście, uchronić ich od jakichś niepotrzebnych zakrętów w życiu i poprowadzić ich. I dlatego miałem wielkie pragnienie, żeby iść do tych ludzi właśnie z dobrą nowiną. A nie czułeś potrzeby, nie wiem, ścięcia włosów, rzucenia, zamienienia motocykla na rower, słuchania disco polo? Powiem tak, tego pierwszego dnia, kiedy poszedłem na to nabożeństwo ludzi, o których wiedziałem, że żyją z Bogiem, no to coś w tym guście kombinowałem. Disco polo. Nawet pomyślałem, że nie, bo nie chciałbym się rzucać w oczy, tam pójść w grono, że tak powiem, porządnych, grzecznych ludzi, więc dokonałem pewnych redukcji w moim wyglądzie. O! To wiązało się z tym, że nie założyłem kurtki z 460 ćwiekami, czaszkami, odwróconym krzyżem i pentagramem, tylko założyłem taką ramoneskę, która tam no, nie miała tych rzeczy na sobie. Bardziej neutralna była. Później nie założyłem wyjątkowo mojego pasa z nabojami i nie miałem na sobie pieszczochy z gwoździami i kilku. Dokonałem takiej redukcji, zdjąłem sygnety z czaszkami z moich palców i sądziłem, że teraz już będzie okej, nikt na mnie nie zwróci uwagi. Aha. No, oczywiście rozumiem, że to nic nie pomogło. Nie pomogło, zwrócili uwagę, ale co było najfajniejsze, co myślę miało duże znaczenie dla przyszłości, nie tylko mojej, to, że ktoś, pastor tego kościoła, w którym byłem, powiedział, że to bardzo fajnie, że przyszedłem i żebym się czuł swobodnie pośród nich i że Kościół popełnił wiele błędów, próbując właśnie ludzi wszystkich według jednej sztancy w garniturki wbijać i słać do fryzjera i że to jest niepotrzebne, dlatego że Bóg patrzy na serce i na to, co tam wewnątrz się dzieje, a te zewnętrzne rzeczy to jest tylko opakowanie i że to po prostu mam być sobą. To przejdźmy teraz właśnie kawałek dalej do tego miejsca, jak powstał właśnie chrześcijański klub motocyklowy Boanerges. Skąd w ogóle nazwa, powiedz, bo to może nie dla każdego być zrozumiała. Nazwa, pomysłodawcą tej nazwy był właśnie kolega ten, który z marynarki wojennej, ten... Mhm. Od worka brzęczącego. Właśnie tak, to kiedy już zaczęliśmy zbierać ekipę, to właśnie Marek stwierdził, słuchajcie, wyczytałem tutaj w Ewangelii świętego Marka taką fajną nazwę, tu jest napisane Boanerges i interesowało nas, w jakim kontekście to tam jest. Okazało się, że to ksywa, którą Pan Jezus nadał dwóm swoim uczniom, Janowi i Jakubowi, synom Zebedeusza. Co z języka greckiego wykłada się na polski synowie gromu? Pasuje.
Dokładnie. Pomyśleliśmy, że to superowo pasuje do nazwy klubu motocyklowego, a kiedy oczywiście Biblię, pewne fragmenty Biblii dobrze jest czytać w kontekście i kiedy czyta się cały kontekst tego fragmentu w trzecim rozdziale, jest mowa o tym, że Jezus wstąpił na górę, wybrał tych, których sam chciał, aby z nim byli i aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Jakby nie patrzeć, to my się mogliśmy z tym zidentyfikować. Mieliśmy że gdyby to Jezus nas nie pociągnął do siebie, to my za Chiny byśmy do Niego nie przyszli. Więc na pewno to powołanie od Niego było. Na pewno po to, żeby mieć z Nim bliską relację, czyli aby z Nim byli. I byliśmy przeświadczeni i było w nas to pragnienie, żeby się tym dzielić z ludźmi z naszego środowiska, czyli żeby wysłać nas na zwiastowanie Ewangelii. Kiedy do tego dołożyliśmy to słowo Boanerges, to ono zaczęło mieć nie tylko właściwe znaczenie, ale ono zaczęło nakreślać wizję tego, czym jest chrześcijański klub motocyklowy Boanerges. Dlatego, że w tym krótkim fragmencie jest cała wizja tego, kim jesteśmy i co mamy robić. Słuchacie Jasnej Strony Mocy w kontestacji. Dzisiaj po Jasnej Stronie Mocy rozmawiamy z Piotrem Frezą, który opowiada nam właśnie, w jaki sposób powstał chrześcijański klub motocyklowy Boanerges i jaka jest jego misja. I powiedz, Piotr, taką rzecz, a czym się różnicie od innych takich klubów, powiedzmy, nazwijmy je świeckich, tak? Oprócz tego, że nie pijecie i staracie się tam nie mieć pewnie zadym z policją, to czym się jeszcze różnicie? Bo wygląda mnie. No, myślę, że wyglądem nie. No, oczywiście każdy klub motocyklowy, który przeszedł jakąś tam drogę i ma prawo do posiadania własnych tak zwanych barw klubowych, czyli ten emblemat naszywki, które widnieją na plecach naszych kamizelek, on jest takim wyróżnikiem, czymś, co wyróżnia każdy klub. Na naszych plecach jest akurat to, co mówi o naszej wizji i misji, czyli widzimy tam przede wszystkim krzyż, który jest w kolorze czerwonym, który wskazuje na tym, że na tym krzyżu dokonała się ofiara, że została przelana krew Jezusa Chrystusa. Jest biały gołąb w odróżnieniu do wielu orłów, które są popularne wśród emblematów klubów motocyklowych. Ten biały gołąb mówi o tym, że to, co czynimy, chcemy czynić w mocy Ducha Świętego. Jest też tam koło motocyklowe, dlatego że jesteśmy klubem motocyklowym. Ale nas wyróżnia. Jesteśmy normalnymi ludźmi, bajkerami, tak jak i reszta tej całej ekipy, która jeździ gdzieś po zlotach i spotyka się w clubhouse'ach. Znamy ten styl życia, jest on nam, że tak powiem, nieobcy, bo jesteśmy częścią tego środowiska i tej kultury. I myślę, że podobnie staramy się, tak jak mówiłem na samym początku, staramy się naśladować tego, za którym zdecydowaliśmy się pójść, czyli Jezusa Chrystusa. A kiedy czytamy Ewangelię, to jest tam napisane, że On przebywał w różnych miejscach, w takich właśnie knajpach, clubhouse'ach, z różnymi ludźmi o nie zawsze dobrej reputacji, dlatego że miał dla nich czas, chciał z nimi być, chciał ich wysłuchać, chciał im na coś wskazać i wierzę, że to jest coś właśnie charakterystycznego dla nas. Mhm. A różnice to już sam wymieniłeś, bo właśnie jedną z zasad bardzo przestrzeganych w naszym klubie jest to, że nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, nie używamy narkotyków i tak dalej, i tak dalej. A powiedz, co twoja żona na taki tryb życia?
moja żona jest bardzo zaangażowana w naszą służbę. No, no popatrz, też jeździ z wami? Tak, jeździ ze mną wiernie już od 11 lat. Mm. I to ciekawa historia, dlatego że zanim poznałem moją żonę, to powstał Boanerges i to było coś, w co byłem zaangażowany. Co wiedziałem, że kiedy modliłem się do Boga o żonę, żeby mógł poznać tą właściwą osobę od Niego, która, żeby też była wsparciem dla mnie w tym, do czego On mnie posyła. I kiedy spotkałem Gosię, moją żonę, to tak się stało, że naszą pierwszą randkę mieliśmy właśnie na motocyklu. Odbyliśmy sobie jakąś tam podróż i dużo rozmawialiśmy o tym, co dla nas w życiu jest ważne, w jakim kierunku chcielibyśmy pójść. I, no i okazało się, że te drogi dało się połączyć. No to będę mamy przeświadczenie, że to właśnie Bóg prowadził nas po to, żeby któregoś dnia połączyć nasze drogi, więc Gosia jeździ razem ze mną. Mam dobry motocykl, który jest wygodny dla mojej żony. Jest to Honda Goldwing, więc też... Mieścicie się tam razem. Tak, mieścimy się, jest to dla niej taka dobra opcja, żeby ze mną podróżować. No i Gosia też jest zaangażowana w to, co robimy, dlatego że świat motocyklistów nie składa się tylko z facetów, ale też również i z kobiet. I tam też jest miejsce dla takich osób, które mogą funkcjonować w tym. A powiedz mi, bo wiem, że jeździcie na Woodstock, opowiedz trochę więcej o tym wydarzeniu, o tym miejscu, jak to wygląda. No, Woodstock to miejsce szczególne dla naszego klubu, dlatego że wszystko zaczęło się w 1999 roku, kiedy przystanek Woodstock odbywał się w Żarach. Dziś około wiosny 1999 roku usłyszeliśmy, że jest akcja organizowana przez różne kościoły, taka akcja ewangelizacyjna, mająca na celu jakby przybliżenie osoby Pana Jezusa i Bożego Słowa ludziom, którzy przyjeżdżają na Woodstock. I coś drgnęło w moim sercu, że dobrze byłoby być z tymi ludźmi, dlatego że ja też byłem częścią takiej subkultury i tak naprawdę ludzie szukają różnych rzeczy gdzieś tam po omacku i może odrzucają Jezusa nawet zanim go zdążyli jakkolwiek poznać. Dlatego pomyślałem, że wspaniale byłoby pojechać właśnie do nich i opowiedzieć im, że Bóg kocha ich takimi, jakimi są, czy to z irokezem, czy z długimi piórami, czy w skórze, czy z jakąś tam beretem rastafariańskim, jakkolwiek. No, zaczęliśmy rozmawiać o tym tutaj z braćmi w klubie i mieliśmy jakiś czas, żeby też pomodlić się, czy jest to Bożą wolą. Odebraliśmy, że tak, i pojechaliśmy. Pojechaliśmy, żeby być pomocą tam w tej akcji ewangelizacyjnej. Ale oczywiście było mnóstwo ludzi, którzy podchodzili do nas, których zainteresowały nasze motocykle, różne napisy, które tam na nich widniały, typu kim jest dla ciebie Jezus Chrystus i tak dalej. I to było okazją do wielu niesamowitych, szczerych i głębokich rozmów na temat relacji z Bogiem, właśnie z ludźmi, którzy przyjeżdżali na festiwal. Wjeżdżaliśmy tam na teren festiwalu, rozdawaliśmy Nowe Testamenty, mieliśmy dużo fajnych rozmów, rozdawaliśmy jakąś zupę z kuchni polowej, no fantastyczne historie. I praktycznie od tamtego czasu już byliśmy prawie co roku na każdym Woodstocku, a w 2004 roku przyszedł przełom, dlatego że Jurek Owsiak zwrócił się do nas z taką prośbą, czy nie zajęlibyśmy się właśnie tą ekipą motocyklistów, żeby jakoś ich skrzyknąć, żeby coś razem. Właśnie w 2004 roku po raz pierwszy
no, próbowaliśmy właśnie tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżali na Woodstock motocyklem, zebrać jakby w jednym miejscu. Później w sobotę przygotowaliśmy i poprowadziliśmy paradę ulicami Kostrzyna, bo już wtedy właśnie festiwal przeniósł się do Kostrzyna. Zorganizowaliśmy jakieś konkursy, coś takiego, i no i był to fajny czas. To wszystko ewoluowało, dlatego że już w 2006 roku mieliśmy pierwszy zorganizowany zlot motocyklowy na terenie przystanku Woodstock. W zeszłym roku odbyła się jego kolejna edycja, na którą wedle szacunków około 3000 osób było uczestnikami tego całego tak zwanej wioski motocyklowej. W nazewnictwie woodstockowym to tak funkcjonuje. No, zlot na 3000 osób. No, rozdawaliśmy za darmo kawę, herbatę, Biblię motocyklisty, które w zeszłym roku właśnie wydaliśmy. No właśnie, to zaraz też do tego dojdziemy. Chrześcijańskie kapele grały, no ogólnie mówiąc, no niesamowite rzeczy się tam. To właśnie moja żona mi przypomniała, że na tym Woodstocku, o którym mówisz, my też byliśmy. Moja żona też zadaje pytanie, a czy Jezus dziś jeździłby na Harley'u, gdyby przyszedł znowu? Jak myślisz? Tak, jestem pewien, gdyż mam powód przypuszczać, iż prawdopodobnie mógłby jeździć BMW. BMW? Dlaczego BMW? A to już zaraz wyjaśnię. Jak czytamy w Ewangelii o tym triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, to Pan Jezus wjechał na osiołku, prawda? Mhm, dokładnie. No i wszyscy ludzie, którzy się interesują motocyklami, a szczególnie ci, którym bliski jest świat tych motocykli weteranów z lat przedwojennych i wojennych, wiedzą o tym, że przydomek osiołek to nic innego jak potoczna nazwa BMW R35. A no widzisz, i wszystko się rozwiązało. To jest właściwa i słuszna interpretacja Biblii. Wiadomo, wiadomo już teraz wszystko. To będzie, myślę, dobra nazwa na tytuł audycji. Czym by przyjechał Jezus. A powiedz tego, właśnie, Biblia motocyklisty. Bo to jest tak, zacząłem audycję od tego, że jesteś człowiekiem, o którym można poczytać w Biblii. I to jest dopiero sensacja. Mogę porozmawiać z kimś, kto jest w Biblii. No właśnie. Mam przed sobą właśnie tą książeczkę. Piszę Biblia motocyklisty. Jest tam z przodu i z tyłu blisko po 70 chyba kartek, z jednej i z drugiej strony, kolorowych kartek ze zdjęciami i świadectwami ludzi, którzy jeżdżą na motorach. Też widzę tutaj twoje jest. Opowiedz coś więcej o tej inicjatywie. Bardzo to ciekawie wygląda i atrakcyjnie. Właśnie się zastanawiam, czy będziemy w gronie tych, którym zostały dodane plak i coś tam, bo jak czytamy w Apokalipsie, ktokolwiek dodałby coś do tych słów, te kolorowe strony. A no widzisz, a tam nic o tym nie było. No to jakieś, zrobimy nowy kościół, no. A tak serio. 12 lat temu z kawałkiem, razem z kilkoma przyjaciółmi z Boenerges uczestniczyliśmy w takim dużym zjeździe chrześcijańskich motocyklistów w Sztokholmie. I tam poznaliśmy takie małżeństwo, Raula i Birgit Akeson, którzy mieli wizję tego, żeby wydać taką specjalną edycję Biblii dla motocyklistów. Ona w oryginale nazywa się Biker Bible. I cała idea polega na tym, żeby to Słowo Boże, a konkretnie Nowy Testament, bo ona zawiera tylko tą część Biblii, uczynić bardziej jasnym, zrozumiałym, przystępnym dla ludzi z określonej grupy środowiskowej. I dlatego ten tekst Nowego Testamentu jest też opatrzony historiami z życia, z dnia dzisiejszego, z tych czasów ludzi współcześnie żyjących, którzy
gdzieś na drodze swojego życia spotkali Pana Jezusa, postanowili pójść za Nim i opisane są skutki tego. Jest to coś bardzo wymiernego. Tych ludzi można spotkać, z nimi można porozmawiać, do nich można, nie wiem, napisać maila albo na Skype'ie porozmawiać. I to nie jest już tylko jakaś legenda sprzed 2000 lat, ale ludzie, którzy świadczą o tym, że relacja z Jezusem jest dzisiaj możliwa i że przynosi wymierny skutek, zmianę życia, przemiany, często jest mowa o uzdrowieniu, o niesamowite rzeczy. Mhm. Czyli jednym słowem, sam tekst Biblii się nie zmienia, ale historie tych ludzi właśnie sprawiają, że inaczej się można czytać, rozumiem, tą historię, tak? Tak, tak, dokładnie. No nie ukrywam, że te te strony z tymi świadectwami są kolorowe, opatrzone różnymi fotografiami. Tekst biblijny jest na białych kartkach, czarne litery, więc odruchowo ludzie sięgają wpierw jakby do tych historii kolorowych, czytają ich, patrzą, co takiego wydarzyło się w życiu ludzi, którzy jakby identyfikuje się z nimi, oni są częścią tego środowiska, w którym ja jestem, mają podobną pasję i Bóg okazał się kimś realnym i żywym właśnie dla nich, więc może ja powinienem zajrzeć tam do tych czarno-białych stron i spróbować spotkać się z tym Jezusem, o którym tutaj mówią. A powiedz, bo z tyłu też jeszcze jest napisane, że są też różne wydania Biblii, tu widzę piłkarzy, Biblia metalowców i tak dalej. Powiedz w ogóle, gdzie można zakupić takie Biblie? Na pewno w internecie jest wiele miejsc, gdzie są dostępne. Czy na waszej stronie też? Nie. Nasz klub jako tutaj współorganizujący to wydanie po prostu zakupiliśmy jakąś pulę tych Biblii i rozdajemy je w prezencie ludziom, z którymi mam możliwość się spotkać podczas różnych motocyklowych akcji. Natomiast z tego, co wiem, są dostępne w internetowych różnych księgarniach i być może na różnych imprezach. Wiem, że Biblia Metalowca na przykład cieszyła się dużym zainteresowaniem i chyba około 2000 egzemplarzy zostało rozdanych podczas ostatniego Woodstocku. Okej, bo musimy już niedługo kończyć audycję. Jeszcze chciałem się taką rzecz jedną dowiedzieć, bo jesteś też muzykiem, grasz na gitarze basowej. Dokładnie. Powiedz mi, bo wiem, że sobie czasami pogrywasz w różnych składach. Możesz coś więcej o tym opowiedzieć, gdzie ci można usłyszeć, albo co muzycznie robisz? Tak, więc jakby ta moja pasja muzyczna praktycznie rozwinęła się krótko po tym, jak powierzyłem swoje życie Panu Jezusowi i zaufałem Mu. To właśnie wierzę, że Bóg skontaktował mnie z ludźmi, którzy tutaj zaprosili mnie do współpracy. Mój przyjaciel Wojt Stefanowski, który był liderem zespołu DCM, co się wykładało Dla Ciebie Niebo, zaprosił mnie do współpracy, tam stawiałem swoje pierwsze kroki i przez wiele lat właśnie byłem zaangażowany właśnie w ten zespół. Graliśmy ogólnie pojętą muzykę chrześcijańską, chociaż bardzo nie lubię tego określenia, bo ono nic nie mówi o stylu muzycznym. No dokładnie. Że to był taki pop z elementami rocka, gdzie warstwa tekstowa mówiła o tym, o różnych naszych przeżyciach z Bogiem, to co przeczytaliśmy w Biblii, mówię po prostu taki jakby była warstwa tekstowa. Później współpracowaliśmy z dość znanym człowiekiem o ksywie Cola, MC Cola, i zrobiliśmy taki bardzo ciekawy projekt muzyczny, który się nazywał Mod Squad. Była to bardzo taka oryginalna rzecz, gdzie połączenie żywej muzyki z konkretnymi funkowymi bitami i było to wszystko tłem do
do freestyle'ów i rapowania Coli. I to też miał taki troszkę jazzowy, że tak powiem, posmak. W ostatnich latach też razem z Wojtem graliśmy w takim smooth jazzowym zespole o nazwie Smooth Sonic. A ostatnio też jestem tutaj zaangażowany w taki zespół o dziwnym kryptonimie MU24/7, co się wykłada modlitwa, uwielbienie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jest to gorzowski zespół chrześcijański. Czyli trochę tych projektów jest i było. Czy można gdzieś tą muzykę usłyszeć? Jak gdzieś się wpisze w YouTubie te nazwy, o których mówiłeś? Na pewno ten pierwszy zespół jest pod nazwą MMDCN. MMDCN. Mhm. Moc skład przez Q też jest na YouTubie. Smooth Sonic też. I MU24/7. To chyba nawet ma płyty, tak? Z tego co wiem. MU, tak, wydał 2 płyty. Okej, okay, świetnie. A powiedz jeszcze taką jedną rzecz, a czym się zajmujesz na co dzień? Bo tak wymieniasz tu wiele elementów. Tutaj jeździcie, tutaj gracie. Chyba nie tylko z tego się utrzymujesz. No i to jest najtrudniejsze do opowiedzenia, bo razem z żoną jesteśmy osobami duchownymi. No popatrz, popatrz, no to ładnie. Ale nie wyglądasz mi na osobę duchowną. Według polskiego stereotypu. Tak, także to wszystko, czym się zajmujemy, jest jakby częścią naszej misji, jesteśmy misjonarzami, ale na co dzień też tutaj na jednym z gorzowskich osiedli pełnimy taką służbę, można powiedzieć, dobroczynną. Prowadzimy spotkania dla osób ubogich, dla uzależnionych, jesteśmy zaangażowani w służbę Coffee House, czyli pomoc osobom uzależnionym, motywowanie ich do podjęcia leczenia i zaufania Bogu w celu wyjścia z uzależnienia. I to są takie rzeczy, którymi na co dzień się zajmujemy tutaj w Gorzowie Wielkopolskim. Okej. Okay. Gdyby ktoś się chciał z tobą skontaktować, gdzie znajdzie namiary na ciebie? Albo na klub motocyklowy, bo Energes. Wystarczy wpisać w przeglądarce Chrześcijański Klub Motocyklowy, z całą pewnością pojawi się strona boanerges.pl albo konto na Facebooku, ale na stronie klubu jest zakładka na temat zarządu klubu i tam do mnie jest kontakt jako do prezydenta klubu. Mhm. Okej, okay. Bardzo ci w takim razie, Piotrze, dziękuję za tą rozmowę, która myślę była dosyć wyczerpująca i dużo rzeczy żeśmy tutaj poruszyli ciekawych. Ja przypomnę, gościliśmy Piotra Frezę, który jest prezydentem Chrześcijańskiego Klubu Motocyklowego Boanerges, a poza tym jest bardzo ciekawym człowiekiem, co pewnie było słychać. Co do innych rzeczy związanych z naszą audycją, bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy zgłosili się do nas w sprawie wydania naszej książki. Przypominam, wydajemy książkę Jasna Strona Mocy, czyli wywołać i utrwalić wartość człowieka, w której część osób, które bierze udział w naszej audycji, będą tam spisane wywiady i zdjęcia z nimi zrobione. Zgłosiły się osoby, które już nam przepisały pewną część audycji. Szukamy jeszcze cały czas sponsorów. Gdyby ktoś był zainteresowany, niech po prostu napisze do nas na Facebooku Jasna Strona Mocy lub na maila jasnastronakontestacji@gmail.com lub przesłucha sobie poprzedniej audycji, gdzie pisaliśmy, jak zrobić biznes nie mając pieniędzy. To tak. Co jeszcze? Chyba to wszystko, co miałem powiedzieć. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję moja żona, która jest obecna, ale niesłyszalna. I jeszcze raz dziękuję tobie bardzo, Piotrze, za tą rozmowę. Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie. Również. Niech moc będzie z wami. Do zobaczenia. Niech moc będzie z tobą. Radio Ludzi Myślących.